Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj mamy dla Was kolejną zabawkę, tylko jeszcze nie wiemy co to będzie, tak jak widzicie. Mamy tylko napis, że nie można tego jeść, czyli możemy się domyślić, że będzie ta zabawka wyglądała bardzo smakowicie, ale nie będziemy mogli jej zjeść. I co my tutaj mamy? Zobaczcie, mamy tutaj truskawkę kolorową, nie w typowym dla siebie czerwonym kolorze. I będzie ona odstresowująca. Do ściskania. Zaraz zobaczymy, jak wygląda. Mamy tutaj napis, że właśnie można ją ściskać. No, aż taka smakowita nie jest, ale powiem Wam, że bardzo ładnie pachnie. I jest to zabawka dla dzieci powyżej 6 roku życia. Dobra, otwieramy i wow, jak ona pięknie pachnie. Pachnąca, mięciutka truskawka, kolorowa, do ściskania. Zobaczcie, co się z nią stało. Bardzo śmiesznie wygląda po ściśnięciu. Ale jak ona pachnie. Jeszcze po ściskaniu ten zapach się wzmaga, staje się bardziej intensywny. I to jest zapach bardzo, bardzo słodki. Przypominający może watę cukrową? Coś bardzo, bardzo słodkiego. I zobaczcie, można ją tak ścisnąć, że pomniejszy się o kilka razy, a potem wraca do swojego normalnego rozmiaru. Zobaczcie, jest taka złoto-beżowo-błękitno-zielona, tęczowa, odstresowująca truskawka. I zobaczcie, że działa troszeczkę na innej zasadzie niż inne zabawki do ściskania, odstresowujące. Tak się ją właśnie fajnie ściska. Można ją, zobaczcie, ścisnąć w taki sposób, że się pomniejszy, a potem ją zostawiamy i z powrotem się rozkłada, wraca do swojego normalnego rozmiaru. Takiego czegoś jeszcze nie było. Normalnie te zabawki da się ściskać, ale nie odkształcają się w taki sposób jak ona. Może jeszcze tak spróbujemy? Ciekawe, ciekawe. Także jest to taka kolorowa truskawka, bardzo mocno pachnąca. Nie wiem, czy ten zapach też ma nas odstresować, czy wprawić w dobry humor, ale powiem Wam, że działa. Chyba jeszcze nie mieliśmy takiej pachnącej zabawki. Normalnie można było je tylko ściskać. A tutaj właśnie mamy taką nowość, taki dodatek. Ciekawe, jak długo będzie pachniała, to też mnie zastanawia. W każdym razie jest to fajny, kolorowy gadżet. Napiszcie mi koniecznie, co o niej sądzicie, czy Wam się podoba, czy nie. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!